Witam w audycji gościa Radia 5, w studiu pan Tomasz Huszcza, dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, witam serdecznie radiosłuchacze. Pytania zadaje Artur Parafinowicz, a zaczniemy od sezonu turystycznego. Jak to wygląda w Wigierskim Parku Narodowym? Można by powiedzieć, że sezon turystyczny w pełni, pogoda przepiękna, co jakiś czas pada deszcz, czyli jest też zieleń piękna, soczysta i, i, i bardzo żywa. Turyści do nas docierają, natomiast czy jest ich więcej, czy też mniej, ciężko jest nam w tym momencie powiedzieć. Na pewno dostrzegamy, iż często docierają do nas ludzie, do parku, ale pewnie też na suwerenność, goście, którzy planują krótsze pobyty. Także weekendowo przeżywamy w cudzysłowie większą frekwencję i większą ilość odwiedzających, natomiast, natomiast w ogólnym rozrachunku, chyba gdybyśmy tak rok do roku porównywali, to tych turystów jest trochę mniej. Co mówią liczniki? Jeszcze nie odczytywaliśmy liczników. Myślę, że musimy na tę chwilę poprzestać na takich naszych bardzo ogólnych spostrzeżeniach. Jacy są ci turyści, jak się zachowują? Turyści są oczywiście bardzo różni. Większość turystów, którzy docierają do Parku Narodowego, jest świadoma miejsca, które odwiedzają. Są świadomi wartości tego, tej przestrzeni. Szanują to, co tutaj to, co tutaj podziwiają i czego, i czego doświadczają. Także jest coraz lepiej. Są turyści y, też inni, prawda, którzy, którzy może nie do końca tę świadomość mają rozbudowaną. Niemniej jednak myślę, że y, dominują ci, którzy wiedzą, po co, tu, po, co, po co do Parku Narodowego przyjechali, mają konkretne oczekiwania, no i po spełnieniu tychże oczekiwań usatysfakcjonowani wracają do domu. W weekendy czasami widać, że niektórzy żałują te parę złotych na ten nowy, duży parking w krzywem. No ciężko, jest mi tutaj, e, ciężko jest mi tutaj zająć stanowisko. Oczywiście to, to są, jak gdybyśmy porównali ceny parkingów w innych częściach naszego kraju, w Europy, bo przecież podróżujemy bardzo chętnie, no to ta opłata, można by powiedzieć, jest niska. Nie chcę tutaj użyć słowa symboliczna. Odstawienie parkingu samochodu na parking przynosi korzyści. Po pierwsze samochód jest bezpieczny, po drugie, no nie przeszkadzamy też w innym w poruszaniu się. Często pieszo bądź rowerem w kierunku plaży, bo to w zasadzie pod kątem tej plaży ten parking został tam zorganizowany. Pod kątem turystów też Nowa Leptodora, jutro Chrzciny. Co to załóci, i co zmieni? Tak, to duże wydarzenie, które wpisuje się w jubileusz 35-lecia Parku Narodowego. Niezwykle jest nam miło, że możemy. Zainaugurować nowy okres w korzystaniu z ścieżek wodnych Wigierskiego Parku Narodowego. Leptodora trzecia, bo to już będzie trzecia Leptodora. Pierwsza to ta, która została zwodowana za przyczyną Alfreda Lityńskiego, mówię o okresie międzywojennym. Leptodora spalinowa, która jeszcze pływa po jeziorze Wigry, cieszyła się bardzo dużą popularnością, aczkolwiek miała swoje mankamenty. Podstawowym to przede wszystkim silnik spalinowy, który no, emitował y, y, hałas, może nie był zbyt uciążliwy, ale jednak, no i oczywiście y, spaliny. Y, dzięki wsparcia Narodowego Funduszu, wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uzyskaliśmy środki na y, w zasadzie zbudowanie od podstaw nowej leptodory y, łodzi, która została zaprojektowana z myślą o naszych gościach, turystach, o korzystających. Z, z ścieżek wodnych. Jest bardzo wygodna, jest bardzo bezpieczna i to co najważniejsze, jest ekologiczna. Jest ładowana na bieżąco bateriami fotowoltaicznymi, napędzana, jak już wspomniałem, silnikami elektrycznymi. Wszystko w bardzo nowoczesnej technologii. Firma budująca łodzie, Za Augustowa, podjęła się tego zadania. Na tej chwilę mogę powiedzieć z ogromnym sukcesem. Słyszymy. Głosy ogromnego uznania w odniesieniu do tej, do tej łodzi. To nie tylko nieobciążanie oczywiście przyrody spalinami czy też hałasem, ale też wzrost komfortu yy, podziwiania czy też przeżywania tej przyrody, będąc na tej łodzi. To także zwiększone oczywiście bezpieczeństwo. Łódź yy, no, jest również przyjazna. Yy, w odniesieniu do osób, no, które mają jakieś y, ograniczenia ruchowe, łatwo na niej wejść i łatwiej też potem y, no, pochylić się nad większe skądinąd y, okno, które obrazuje czy też umożliwia podziwianie tego świata pod lustrem wody. Czyli co, jutro rozbijacie butelkę szampana o burtę. Oczywiście y, bardzo symbolicznie rozbijemy butelkę szampana. To, to, to przede wszystkim wydarzenie inaugurujące, y, inaugurujące nowy okres, tak jak już powiedziałem. Nowy okres w historii. To nie tylko łódź, ale także stacja ładowania, y, która się tam w okolicach pomostów y, Muzeum Wigier y, pojawiła, bo siłą rzeczy musimy no, brać pod uwagę konieczność ograniczania tych takich jałowych przebiegów. Wszystko jest tam na miejscu, wszystko bardzo nowoczesne a to co najważniejsze, nieobciążające przyrody. WPN policzył niedawno ptaki. Ym, dominantem okazał się kormoran i w tym kontekście też pytam, bo docierają do nas, do redakcji y, głosy hodowców ryb, właścicieli stawów, y, skarżą się na kormorany. Y, może niekoniecznie te wigierskie, chodzi tutaj bardziej o jeziora na y, północy y, części y, Suwalszczyzny na kormorany, kormorany przylatujące chociażby z rejonu Wisztyńca. Jak by się pan do tego odniósł? Proszę pana, kormorany w Parku Narodowym są elementem przyrody. Warto by tak jeszcze tytułem wstępu powiedzieć, że kilkadziesiąt lat temu kormoran był na granicy wyginięcia. To był ptak bardzo rzadki. Dzięki podjętym działaniom jego populacja wzrosła. No tutaj można by zrobić jeszcze jedno takie delikatne odejście. No ten sznur kormoranów, który został utrwalony w, w, w piosence, on wzbudzał ogromne emocje i to były pozytywne emocje. No dzisiaj szczególnie hodowcy ryb, no mówię o tej przestrzeni poza parkiem, widząc sznury kormoranów coraz większe, no już w ten zachwyt nie wpadają. W Parku Narodowym monitorujemy stan kormorana. To nie tylko liczenie samych ptaków, ale także poszerzone badania, które mają na celu określenie, jaki jest jadłospis kormorana, jakie gatunki są przez niego konsumowane, ile tych, tych, tych ryb konsumuje, ale także badamy wpływ na środowisko przyrodnicze. Nie tylko ich tiofaunę, ale oczywiście także inne elementy przyrody, najczęściej w otoczeniu samych jezior. Na jeziorze Wigry... Co miesiąc zespół ichtiologów tutaj pod kierownictwem pani profesor Droty Zawackiej liczy ptaki. Również w tych statystykach swoje miejsce, tak jak pan zauważył, no to, to są czołowe miejsca, niezmiennie zajmuje, zajmuje kormoran. Mamy też już kolonię lęgową od kilku lat na wyspie Mysie. Myślę, że każdy, kto jest w okolicach klasztoru, może dostrzec te ptaki. Siedzące i gniazda może również je usłyszeć, bo wydają dość, dość charakterystyczne dźwięki. Oczywiście odchody pozostają, pozostają swój ślad w postaci takich białych plam na, na drzewach. W związku z tym patrzymy, obserwujemy, sprawdzamy. Nie podejmujemy żadnych działań oprócz tych monitoringowych i badawczych. Przy, przygotowując się do rozmowy z panem, odbyłem rozmowę z naszym ichtiologiem, który no, również patrzy na ichtiofaunę w kontekście obecności kormorana. No i cóż można stwierdzić? Na przestrzeni nie, okresu naszych badań i, i, mogliśmy, możemy dojść do wniosku, iż e, wpływ kormorana jest wywierany na ryby karpiowate. Na leszcza, na płotkę, na inne drobniejsze ryby. Od strony gospodarki rybackiej może mniej atrakcyjne. Oczywiście mówię w odniesieniu do tej przestrzeni poza parkiem, gdzie, gdzie realizowane są działania związane z gospodarką rybacką. Patrząc na to ekologicznie, no nie można tutaj odmówić no, pozytywnego wpływu, no bo tutaj oszczędzamy także dzięki zmniejszającej się liczebności ryb tych karpiowatych, oszczędzamy. Zooplankton, który z kolei przyczynia się do tego, że woda staje się czystsza. Także jest to pewien element ekosystemu, mam na myśli kormorana. Jest to element ekosystemu, który oczywiście wchodzi w pewne interakcje, wywiera wpływ. Na tę chwilę ciężko jest nam powiedzieć, czy to jest wpływ negatywny, czy. Zdecydowanie, zdecydowanie negatywnie. No, hodowcy mówią, no, dużo kormoranów, zjada dużo ryb, liczą straty. Co mogą zrobić, jak zareagować? No, tutaj ciężko jest mi podpowiedzieć jakieś, jakieś rozwiązanie. Tak jak powiedziałem, w Parku Narodowym koncentrujemy się na obserwacji, monitorowaniu, badaniu, wyciąganiu pewnych, pewnych wniosków. A poza parkiem i do jakiej instytucji mogą się zgłaszać? Regionalny dyrektor ochrony środowiska tutaj myślę, że będzie dobrym adresem. Mamy jeszcze trochę czasu. Informowaliśmy już kilka razy o tym, że no zwierzęta zbliżają się do osiedli ludzkich. Tutaj z walczaniem mieli na myśli chociażby sarny, często o nich informują. Niektórzy zauważali wilka. Teraz mamy też coraz częstsze sygnały o zwierzętach mniejszych, które czynią szkodę, chociażby chociażby. Przygryzają różne przewody, różne osłony, wałtach. Z czego to wynika, że takich sygnałów jest więcej? No cóż, myślę, że wszyscy obserwujemy takie zjawisko no, postępu, bezwzględnie postępu urbanizacji, która, który idzie i gdzieś tam odbiera tę przestrzeń, w której funkcjonowała przyroda, dzika przyroda, fauna, chociażby, o której pan wspomina. Mi się wydaje, że tutaj zmuszamy w jakiś sposób te do tego te zwierzęta, a żeby one jednak no, mogły znaleźć jakąś przestrzeń do swojego funkcjonowania. No, poza tym, w zderzeniu z cywilizacją niektóre gatunki się wycofują, inne zaś przystosowują się, i w tym przystosowaniu są, są bardzo dobre. No, tutaj przykładem może być może być dzik, prawda, który już w miastach jest widywany i na plaży, potrafi zaatakować turystę i zabrać mu tam kanapkę albo i cały plecak. prawda? To, to, to są inne, inne przykłady, których można mnożyć, mnożyć bardzo wiele. Zadał pan pytanie, jak się do tego przygotować, znaczy co z tym zrobić. Ja myślę, że musimy to wziąć pod uwagę i no po prostu zabezpieczać nasze mienie, nasz dobytek, a żeby no nie dochodziło do tych, do tych inter, interakcji. No te zwierzęta na pewno nie robią tego rozmyślnie i, i, i chcąc u, utrudnić komuś życie. No to jest ich sposób funkcjonowania, i, i, i tak, jak, tak jak powiedziałem, to jest ich też no przestrzeń, przestrzeń życiowa. Tyle na temat zwierząt. Tymczasem przypomnę: jutro chrzciny trzeciej leptodory, nowej leptodory. Będziemy tam z kamerą, z mikrofonem. Tymczasem dziękuję. Pan Tomasz Łuszcza, dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego, był gościem Radia 5. Dziękuję bardzo. A pytania zadawał Artur Parafinowicz, Radia 5. Do usłyszenia.